A więc witam w kolejnym odcinku na moim kanale z powrotu do Mori, że tak powiem, po polskiemu. Dzisiaj będziemy kontynuować sobie naszą wycieczkę tutaj w dalsze rejony, że tak powiem, mapy. To już sprawdziliśmy, więc wrócimy do tego tu miejsca, zobaczymy to pomieszczenie i przejdziemy sobie dalej. Może akurat coś ciekawego będzie. Minus jest taki, że już jest popołudnie, więc byśmy musieli się dość pośpieszyć. Ale miejmy nadzieję, że tam sobie na spokojnie uda mi się dobiec. I zobaczymy, co tam jest. Są skróty, więc lecimy. Dobrze, udało nam się dowieść, tylko pytanie, czy jest tutaj coś ciekawego. Ej, to on ma jakąś inną nazwę chyba. Albo taką samą. Ciężko stwierdzić. Tutaj mamy co? Tutaj chodzą te stworki. Plus tutaj są te skrzynie. Nie wiem, czy to będziemy otwierać. W sumie kawałki drewna. To nie za bardzo, że tak powiem, jest mi to niezbędne do życia. Tutaj widzę, tutaj coś mamy na dole. Co to tutaj jest? Mogę to zobaczyć tak z góry, czy muszę tam zeskoczyć? Muszę zeskoczyć i chyba muszę mieć... Tak, tu mamy rudę żelaza, warto zapamiętania. Tutaj mamy następne grządki rolnicze plus żurawiny. To żurawiny jeszcze nie mieliśmy. W sensie nigdzie nie widziałem przynajmniej, żebyśmy mieli. To jest kamień, a tu możemy zobaczyć coś w środku. Poza tym, że tutaj jest ognisko, które możemy sobie postawić. Tak, jakieś skrawki, śmieci. Zobaczmy u góry, może palmy sobie na pochodni, będzie lepiej widać. Tak. Jest coś wyżej? Nie ma pewnie. Nawet nie wiem, czy jest sens, żeby to rozwalać. Metalowe fragmenty. Krasnoludzkie suszone mięsa. Nie, myślę, że nie będziemy tego rozwalać. Zobaczymy, co tutaj jest dalej. Może akurat jest coś tutaj takiego innego ciekawego, który moglibyśmy użyć. Nie wiem, czy nie słyszałem orków, czy nie słyszałem. Nie, tam są chyba wilki. Tak, tam są wilki. Tutaj chodzą sobie te stworki. Tam są myszy. Tak, są tu wilki. To jest na pewno, to jest pewne, co tutaj widać. Więc wilki sobie pójdziemy zdjąć, chyba że da się tak jakoś ładnie przebiec. Tak, tutaj nic ciekawego widzę, że nie ma, poza tym tutaj nasiona mięty. O, to w sumie mięta, a to i tak nie możemy tego sadzić, no to bez sensu. Co tutaj jest? Tutaj się idzie gdzieś do góry, to jest wszędzie to samo, widzę. Można posadzić, ale my nie chcemy tego sadzić. O, tu mamy, co to są, jajka? Tak, podnieś jajko, 4 jajka. To bierzemy. Mamy królewski omlet, dzięki jajkom możemy sobie wytworzyć. I tutaj mamy też coś do rozwalenia. I to jest pewnie też żelazo, nie? Tak jest. I to też jest żelazo, więc trzeba po prostu zapamiętać, że tu jest bardzo dużo żelaza, które akurat może być przydatnym żelazem. Można to wskoczyć do góry? Pewnie, że można, tylko pewnie trzeba wybudować sobie wejście. Tak, tylko że ja nie mam w ogóle drewna. Więc po prostu trzeba sobie będzie tego drewna trochę chyba pozbierać właśnie. Bo inaczej się tam nie da wejść, więc... Więc trudno, co zrobimy? Trzeba zbierać. Dobra, teraz możemy? Tak, i tu mamy kawałki. Pakuj się do miski. Oczywiście, że się nie da zapakować do miski. Spróbujmy tędy. I tutaj jest aż do samej góry. Aż do samej góry mnie interesuje, więc od razu mnie tam prowadź, bo tu może być gdzieś jakaś skrzynia. Niestety, żadnej skrzyni nie ma, więc trzeba po prostu sobie zobaczyć z tego wszystkiego, co tutaj jest. Ja nawet nie ma sensu chyba tego teraz zbierać, mi się wydaje. Najwyżej sobie to pozbieram jakby, nie wiem, między odcinkami albo jakoś inaczej. Myślałem, że to będzie skrzynia, w której będzie akurat coś fajnego, no ale niestety nic z tego nie ma. Więc dobra, idziemy dalej. W sumie dalej nie ma co iść, bo nawet nie ma gdzie. Czekajcie, bo ja przyszedłem z tamtej strony. Tutaj przyszedłem na bank, gdzie są te wilki. Więc byśmy ich sobie może zdjęli. One chodziły tu z drugiej strony, no nie? Na bank tu chodzili. Z tym się nie chcę klepać, bo to nie ma sensu. Gdzieś tutaj były te wilki. Może poszły sobie akurat na drugą stronę. Nie, tam tylko chodzi ten taki stworek, taki biały. Nawet nie wiem, co to jest za stworek. Co? To jest agresywne, czy jakie to jest?
My nie możemy tego zabić? Ale jakbym spróbował to zabić? Co wy na to? Próbowałbym to może zabić. Tak, skóra. W sumie nic z tego nie wypadło, więc nie wiem. Tam u góry jest coś do zbierania? To jest ciekawe. Czy to można zabrać? Ten kryształ. Ale nie wiem, dobra, wiecie co? Pójdziemy po prostu na drugą stronę, zobaczymy co jest z drugiej strony, bo tu w sumie są pustki poza wilkami. Więc po prostu polecimy od razu sobie tam, jak ich szybko wyjaśnię. Oho, tutaj jest coś, widzę. Dziwnego, nie wiem czy my możemy tu przez to przejść. W sumie się nic mi się nie dzieje. A, jesteś w cieniu, cokolwiek to było, klątwa cieni, rozpacz. I zadaje to obrażenia, widzę. Więc my nie możemy do tego wchodzić. Mroczna przytłaczająca ciemność ogarnia morię, wyczerpuje odwagę i energię nawet twarz, które są trudno podjąć jakąkolwiek działalność. Bycie pod górą, a bycie w ciemności to nie to samo. Musiałem przerwać, bo nie wiem czy... O, tutaj jest jakiś ten, ale nie możemy tego podnieść, bo oczywiście jesteśmy pełni śmieci. Tak. Jeszcze jeden, trochę tego tu leży. Chciałem mówić, że czy my przez to zginiemy, ale się udało, że jednak nie. Piec mnie nie obchodzi. Tutaj możemy pododawać troszeczkę, wiecie, ognia dla takiego lansu. Weźmiemy, podnieś mi tu całe drzewo, co tutaj masz, bo my go zaraz rozwalimy sobie na całość. Tu mamy piec, tu mamy kuźnię, akurat nic z tych rzeczy mi nie potrzeba. Już się zastanawiałem, czy to nie jest jakiś stwór to tutaj. To jest chyba jakiś zepsuty ten ołtarz. Tylko nie wiem, czy my go tu zbudujemy. O, tam się coś świeci na złoto. I tutaj jeszcze jest droga do góry. Idealnie. Dobra, zaraz będziemy tam kopać. Wszystko na spokojnie, bo ja tu chciałbym coś zobaczyć, bo się zmierzch zaczyna robić. Dobrze by było być tutaj przygotowanym, jeżeli jest tutaj coś ciekawego, którego moglibyśmy, wiecie, wykorzystać. O, cebula. Części tkaniny, poza tym tutaj co potrzeba? Stalowe blachy, stalowa szazora i żelazne drzewo. Akurat nie mamy nic z tego i beczka brązu, drewo ubasama. Też takich rzeczy niestety nie mamy. Dobra, tak swoją drogą, bo tu widzę, że na bank jest coś wyżej. Moglibyśmy tam podejść do góry, zobaczyć. Buduj na ścianie. No to zbudowałem na ścianie w takim razie. Nie, tu jest jakaś mniejsza beczka, widzę. Zbiornik na królewskie piwo. Żelazne drzewo, stalowa blacha. Czyli nic z tego, co byśmy potrzebowali. No tak, jeszcze znowu wilki. Znowu wilki. Te wilki to nam nie radzą z pokoju. Więc my będziemy musieli te wilki po prostu sobie szybko ściągnąć. Tak, jeden wilk leży i drugi wilk leży. Dawać mi swoje skrawki skóry i lecimy sobie tutaj. Nie wiem czy tego, to bym chciał spróbować naprawić. Tylko nie wiem czy jest taka opcja w ogóle, żeby to tutaj robić. A musiałbym tak podejść bardziej delikatnie, że tak powiem. No, puść mi się tego, żebyśmy nie złapali. Żebyśmy tu nie złapali tego syfu, co tutaj jest właśnie na ziemi. Jak się to podnosi? Da się tego podnieść? Nie da się podnieść, dobra. Zobaczmy. Tak, możemy. Uszkodzony pomnik. Tak. Pomniki Durina podnoszą na duchu. Pomnik Durina. Rozpoczęcie śpiewu. No to zaśpiewajmy sobie. No, bo to jest pomnik króla. Ja dopiero teraz to zauważyłem, szczerze powiedziawszy. Dostanę inspirację za to, czy co? Tam, chyba że tam jest coś. Moglibyśmy tam spróbować podejść. Thank you.
Nie wiem, dostaniemy z tego jakiś buff? Bo czekam na niego w sumie. No, w sumie tak, dostaliśmy nieustraszony. Dobra, ja bym się chciał dowiedzieć, czy my możemy tam sobie dojść na spokojnie. To jest to, co, o czym wam tu mówię cały czas. Tak, o to chodzi, żebyśmy to jakoś tutaj ładnie sobie przeklinili. Okej, okay, wchodzimy sobie, pyk. I tak samo robimy dokładnie do tego tutaj punktu, pyk. I idziemy tam. Zobaczymy, czy tutaj jest coś ciekawego. Ze skrawkami skóry. O, patrzcie, coś tu mi się świeci, w ogóle nie było tego wcześniej. Nie wiem, jak to się włączyło. Tutaj, dobra, u góry no, węg nic nie ma. Tu na dole. Na dole też widzę pustki, chyba że tu jest jeszcze coś z tyłu. Nie. Czyli to było bez sensu, tak jak tak powiem, wchodzenie, ale trudno, jak mówią, to nie ryzykuje, ten nie pije szopa. Aha, bo to po prostu zrobiło ten myk, że nie ma tej pustki tutaj, tej ciemnicy tutaj nie ma. I tyle. Dobra, wiecie co, chyba zaczniemy się... A nie, jeszcze tutaj możemy iść. No to w takim razie najpierw pójdźmy w tę stronę jeszcze. Tak, tutaj są jajka, które... pióra. Krasnoludzkie suszone mięso. Możesz zjeść? No to jedz. Możesz zjeść jeszcze? Aha, bo to są trzy sztuki, mam może. Dobra, wezmę sobie na fulla to, bo tego nie potrzebuję. Potrzebne mi są te pióra. Bo się akurat może do czegoś przydadzą. Jak będę jakieś strzały robił, kuszę albo inne cosik. Dobra, wiecie co? To jest wszystko tutaj. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu zacząć kopać się dalej. No oczywiście jest problem, bo jest noc, wiem o tym. Sobie taki conon dodaje się opłynie przez zadum. Bonus do wytrzymałości, zdrowia, energii. Leczy rozpacz. Dobra, pyk. Jedziemy tam z tematem. I tak, i tutaj już widzę, coś mamy na środku. Powiadomienie od króla. Przeczytajmy je. Na rozkaz króla Durina III ten obszar jest zamknięty dla wszystkich pod groźbą wygnania. Oho. I co tu jest za ten? Przetłumacz. Znak czarodzieja. Wygryte tutaj runy nie są kraskuńskimi runami. To znaki czarodzieja Tarkuna, choć większość zna jego jako Gandalfa. Musiał zostawić te znaki dla krasnoluda, aby ten znalazł je, gdy podróżował przez mory w poszukiwaniu Traina. Ale po co? Nieważne. Znaki Gandalfa mogą zawierać wskazówki co do tego, co ukryte jest w mroku Mori. Te runy to znaki Tarkuna, a to, co jest tu napisane, moc magii elfów jest tu silna, czarodziej szuka Traina, Gandalf. Aha, to nam wiele mówi tym, że proszę mi tu otworzyć drzwi. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No, to dobra, może się poniosło mnie z tą siekierką z tym i ja powinienem to chyba robić. Siekiera zadaje mniej obrażeń drzewu niż killów. Na pewno, jestem w stanie w to uwierzyć. W ogóle nie jestem w stanie w to uwierzyć. Wszystko stąd zabieramy, wszystko tu sprawdziłem. Tak, tam był skrót do... Tak jest. A hidden elven cavern. Inside Casa Doom will bust my granite. Ukryta jaskinia. Poszukiwacze wejścia do kopalni. Potomkowie Oriego. Ten muska należy do rodziny Ori. Większość historii została czasem wrzucona, dowodzi w drugiej. A mnie ciekawi to, co my tutaj teraz mamy. Czyli jak ja bym sobie tak, żebym tego, wiecie, nie oglądał. Rolnictwo mnie nie obchodzą. To mnie też nie obchodzi. Mazanpun, to jest to miejsce, gdzie my jesteśmy? Nie wiem, ale wiem tylko tyle, że tak. Ja mam na pewno za dużo śmieci. Na pewno mam za dużo śmieci. I na przykład mam różne takie rzeczy. Tu mam krasnoludzkie jabłka. To nie wiem, co się zbiera. Kapusta. No to proszę bardzo, kapustę też byśmy sobie pozbierali. Skrawki skóry nie są potrzebne. Dawaj mi kapustę, bo ona mi coś powinno nowego odblokować. Tam mamy obozowisko. Więc idziemy posprzątać na obozowisko. Naciśnijmy, otworzymy sobie swoje punkty drogowe. Co to w ogóle znaczy? Nie wiem. Wiem, że tam będziemy pójść. Musimy iść i wytłumaczyć tamtych gości. Bo inaczej tutaj nic z tego nie będzie. Tutaj też coś rośnie. Łza, nie wiem, ja to po prostu sobie chyba przyjrzymy to później. Na razie polecimy sobie tam na dół. Tutaj brakuje oczywiście ozdobić, nie mamy tych tego, więc to będę musiał poszukać później. Na razie poszlibyśmy porozmawiać sam z tymi orkami. O, tu są następni.
Więc po prostu chodźmy pogadać. Póki jesteśmy na nieustraszeni. Co ty nie powiesz? Goblin łowca? No, na pewno. Halo jest wielki. Do mojego tutaj tego krasnoluda. Ale ich jest tylko czterech, oni są jak ci. No właśnie. Powiem wam, jeśli chodzi ogólnie o system walki w tej grze, to jest dość prosty. Najlepiej jak sobie widzicie, przyładujecie broń i strzelicie gościa raz. I zaraz przyładujecie broń i przyładujecie dwa. I tyle, gościa nie ma. Metalowe fragmenty ich nawet nie mogę zbierać. Tak, i tutaj czasami, nie wiem czy czasami, ale tu powinna być skrzynia, o właśnie. Potrzebny jest klucz do niej. Jest tak... Dobra, chodź tu. To jest jakiś inny widzę. Goblin, nie, taki sam, tylko czerwony jakiś. Nienawiść do innych orków, okej. Okay. I gobliny się nie robią z orkami. No chodź tu. Stamina, niech mi się regeneruje. Jest zimno, muszę podejść do tego. Chyba tu trzeba podejść do ognia. Powinno to coś dać? Nie, dalej jest zimno. Tyk i ty jeszcze zostałeś mi tu na raz. Tak. Metalowe fragmenty i oczywiście tu też pewnie potrzebna jest ta. Ten w sumie klucz. Lodowaty uścisk. Jakbym to rozwalił? Może to rozwalić w ogóle. Najlepsze jest to, że ja chyba poszedłem dalej niż miałem, tak to wygląda chyba. Chyba, że muszę przez to przejść i dopiero pójść dalej. Bo tak, na przykład może być tak, że wiecie, tu trzeba to obejść dookoła i dopiero wtedy. Nie widziałem tam żadnej innej drogi. Dobra, odpal mi tu lepiej tą pochodnię, żebym widział. Elfy tu sobie siedziały, leżały, albo nie wiem co robiły. Tam dalej też mają jakiś ten. Więc polecimy sobie z nimi tutaj pogadać, jakie tu są w ogóle bramy i w ogóle ten. To co oni tu trzymali w takim razie? Można wejść do góry? Po drabinie? Nie, wolno, nie można. No. Chodźcie chłopaki, pogadajmy. Coś ty tu robisz? Orkowie unikają elfickiej dzielnicy. Ciekawe czemu. Zaraz trzeba będzie to przeczytać i wtedy się więcej może dowiemy. Co ty musisz? Nie, już zaraz go z tego spróbujmy zabić normalnie. I tutaj jest następna skrzynia, której nie otworzymy, nie? To pewnie, że nie. Nie wiem, ja tu chyba sobie polatam dookoła i zobaczę, czy uda się coś znaleźć. Dobra, to wam mogę powiedzieć. Tu się okazało, że ten klucz się zdobywa z tego gówna w środku, co wypada i dzięki temu macie dostęp do skrzyni. No właśnie. Czyli wystarczyło rozwalić te totemy po środku i one dają wam dostęp. Tak. Quiet. Dobra, stać mnie na to, żeby to zrobić. Kamienia oczywiście brakuje. Ale na razie może posprzątajmy tutaj gości. Tak. Ale z nimi dość idzie coraz łatwiej, wam powiem. Wystarczy tylko przytrzymać, regenerować sobie żyćko i on już sam wjeżdża w nich. Jak dobrze wiecie, traficie z blokadą, to praktycznie gości nie ma. I cię blokuj. Tylko blokuj. Jak oni są zablokowani, to ci za dużo nie zrobi. No dobra, ale to jeszcze... Dobra, bo tu mi się nie podoba to, że ta stamina się strasznie powoli regeneruje. No, spróbowałem twojego ostrza, synu.
Patrzcie, te tutaj totemy takie, to one w sobie mają ten klucz. Tak właśnie się przyglądałem gdzieś z tyłu i wyglądało coś jakby to miało właśnie klucz. Co tam idzie na dole? Niedźwiedź tam jest chyba. Po lewej stronie widać pod mapą. No, puść mi to, żebym chciał zobaczyć. No właśnie, widzicie? Kluczki otwarte. I zabieramy stąd wszystko, co tutaj się da. Oczywiście nie wszystko się da. Węgla na pewno nie potrzebujemy, ale nefryt to pewnie. I hajs to pewnie. Mięso akurat nas nie obchodzi, bo ono nam się do niczego nie przyda. Myśmy tędy tutaj zaraz prawie że wchodzili. Tak, te rzeczy też już mamy posprzątane, to będziemy mogli pójść tam, odblokować tamtą misję, w sensie tamtą rzecz na dole. Ale to zaraz wam pokażę, bo ja jestem pewien, załadowany jestem całymi rzeczami. Tutaj zrobiłem sobie zaraz obok, czy wiecie, tu? Można coś z nim? Błogosławieństwo podnieść, błogosławieństwo Elberet. Nie wiem. Dobra, wiecie co, ja tu pozbieram sobie jeszcze trochę materiału, podkładam te rzeczy, co mam podkładać i coś to będziemy kminić dalej. Dobra, bo wiecie co, wychodzi na to, że jest taki też problem, właśnie problem, nie problem, ale jest taki myk. Jakbym chciał, to może wrócić, tak? Nie mogę tego wrócić. Dobra, musiałbym to stawiać chyba tutaj. Tam jest coś do wydobycia, możecie to zobaczyć. Ale nie wiem, jak zrobić tak, żeby się udało tam wejść. Tak, jestem w stanie to jeszcze wybudować więcej tego? Tak, ale dopiąć to do tego? Może i tak. Nie wiem, co to jest. Chciałbym się dowiedzieć, czy to nie jest przypadkiem, wiecie, albo węgiel, albo coś innego. Będę to widział stąd? Tak, to jest węgiel akurat. To węgiel nas nie obchodzi. Widzicie, że mam tylko dwie... te mi się świecą? Jakby z energii, bo ta energia taka niebieska po lewo, wydaje mi się, że to jest energia postaci i on potrzebuje iść się przespać. Nie jestem pewien w 100%, ale tak mi się wydaje. Ale jeszcze zanim to zrobimy, to podejdziemy tutaj, otworzymy tą skrzynię, bo tutaj jest skrzynia. I ja sobie później pobiegnę na chatę, coś sobie odpocząć, coś podmienić. Tutaj jest skrzynia właśnie i my powinniśmy być w stanie ją otworzyć, tak, potomkowie Oriego, ozdobić ołtarz. I otwórz mi ją tutaj, tak. I mamy plany rzemiosła, 2. Tarcza ostatniego sojuszu i kapelusz z długim rondem. To fajne, tylko teraz tak, co to jest to? Sztabka stali. Kapusty na pewno nie potrzebujemy, to możemy zabrać i weźmiemy sztabkę stali. Tak, tylko ona mi coś odblokowuje, w sumie nie. Dobra, i wiecie co? Na tym na razie byśmy sobie skończyli chyba. Ja sobie dobiegnę tam do nas na chatę, bo nie mam tych kamieni żadnych, żeby to tutaj się teleportować. Podobno można, ale nie wiem. Ja sobie będę powoli wracał do domciu. A wam wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie tego. I mam nadzieję, że w następnym odcinku sobie sprawdzimy, wiecie, obejrzymy dokładnie to tutaj miejsce i postaramy się coś dalej tutaj pomyśleć. Tak czy inaczej, dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.